właśnie dotarłam do Chorwacji. Przyjechałam tutaj ze studenckich wyjazdów PL. Pierwsze wrażenie, na pewno apartamenty są zupełnie inne niż na zdjęciach. I tak z naszej pary. To i tak mamy chyba lepszy pokój niż ma koleżanka. Wprawdzie mamy balkon i piękny taras. Mamy też kuchnię na balkonie. Tak, kuchnię na balkonie. Pierwszy raz widzę, że była kuchnia na balkonie. Mamy sypialnię. No i łazienkę, którą Łukasz zasłania. Ale zaraz wam ją pokażę. Kibelek. No i prysznic. Tak się właśnie prezentuje nasz apartament, do którego dopłacaliśmy tak naprawdę 200 zł. Więc no cóż, ale chociaż 200 zł mamy łazienkę w pokoju, a nie na korytarzu. Ja w tym momencie idę się wykąpać, przebrać i idziemy na miasto. Dobra, kiedy pytałam ich, jakie jest podstawowe wyposażenie, powiedzieli, że jest wszystko co podstawowe. Dojeżdżamy, jest tylko lodówka na balkonie oraz brak czajnika. W ogóle tutaj jest lodówka, kuchenka, kilka szklanek, talerz i garnek. Tyle, więc w sumie można w garku zagotować wodę, więc nie ma lipy, ale najważniejsze, że wzięliśmy toster i weźcie za czajnik, bo w tym momencie żałuję, że czajnika nie wzięłam. Ja się już topię. I tak naprawdę zaraz uciekamy na plażę. Mój outfit, czyli sukienusia z hitów AliExpress, no i klapki z biedry. Dobra, Łukaszku, idziemy? No, a schody do apartamentu wyglądają tak. No. Dotarliśmy do pięknego mostu. Jest super jacht, porobiliśmy sobie zdjęcia. A teraz idziemy gdzieś. Z plaży, zobaczenia wody, z jedzenia kolacji i powiem wam, że fajnie, no nie mogę powiedzieć, że nie fajniej, że jak na 1100 zł, bo dokupowaliśmy ten dodatkowy apartament, więc chyba nie jest tak drogo, jak widać jeszcze nie dobrze, nie rozpakowani. Jest bardzo w środku, tam jest bardzo, bardzo gorąco. Dlatego siedzę tak naprawdę na tym balkonie, zresztą jest wiatr. Tam jest morze, morze jest bardzo rozbujane i, że tak powiem, jest naprawdę wietrznie. Nawet nie wiem, czy nie ogłoszono sztormu, ale nie jestem tego pewna. Jedzenie, byliśmy w Beach. Big Mamie, więc naprawdę duże te jedzenia były. Dogadać się można było po angielsku, więc bez problemu. No a tak to... Tak, to okej. Okay. Hejka, hejka, kochani, witam was w kolejnym dniu. Wstaliśmy sobie, zjedliśmy sobie śniadanie, czyli kanapki z konserwą, jak na studenta przystało. Ale powiem wam, że... No, z braku laku, czajnika, zagotowaliśmy sobie wodę w garku i okej, cukier tutaj mają bardzo niesłodki, także jak normalnie słodzę dwie, to tutaj jest cztery, osłodziłam. Jest bardzo wiecznie. Wczoraj to po prostu na wieczór myśleliśmy, że no po prostu nas zwieje taki mocny wiatr. Dzisiaj się troszeczkę uspokoił, ale też wieje. Nie jest już tak upalnie i gorąco, w sumie mamy godzinę 10 i niedawno wstaliśmy. Nie jest jakoś tak właśnie mega gorąco i w sumie chyba zaraz będziemy uciekać na plażę.
Co do takich moich jeszcze spostrzeżeń wyjazdowych, studenckich, wakacji, to to, że mówili nam, żebyśmy nie brali dowodów, ale pamiętajcie, bierzcie dowód ze sobą, bo nie mieliśmy już wczoraj wejść do klubu i rezydent powiedział, nie, nie trzeba. I tak naprawdę nie weszliśmy, bo nie mieliśmy dowodów, no bo kazali zostawić, bo żeby nie zgubić. Także bierzcie dowody. Tak, są trzy kluby w Makarskiej i w sumie jest jak w Mielnie. Naprawdę wszystko zaczyna żyć tutaj godzina 22 i warto wtedy dopiero iść na miasto, bo wcześniej nie żyje to miasto, tak? A później tak, jest DM. Zdziwiłam się bardzo, bo jest drogeria DM. Nie wiedziałam, że tutaj jest, a bardzo chciałam do niej pójść, więc na pewno dzisiaj sobie do niej pójdę. Coś chciałeś powiedzieć, Łukasz? Łukasz sobie wcina. I nasze polskie śniadanie z papierem toaletowym, bo przez klimatyzację w autobusie mam tak zatkany nos i zatoki i gardło. Gardło już mi przestało boleć, bo jest faktycznie tutaj ciepło, ale katar i zatoki nadal mam chore. Mam nadzieję, że jednak wyleczę się z tego, bo wziąłam tabletki na grypę w razie czego. Coś chciałeś, Łukasz, powiedzieć? Nie. Nie, Łukasz nic nie chciał powiedzieć. Ale doszliśmy do wniosku, że takie kamienie lepsze niż ten jak nie mamy w tym działu. Zależy. Są później. A co to za truska? I gili 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 gili. Coś plął. I łabędź też. Ciepła woda, proszę, ciepło jest, ale woda jest zimna. Zimna ta woda jest masakra. Co robisz? Wstań. Wcale nie obiad. Chodził to dopóki nasi nie wchodzili, teraz znaczy na każdym jest ktoś. To wszyscy nie są wszyscy nasi. Wiesz, wszyscy myśleli, że płatne. A jak nasi powchodzili, to od razu wszyscy płatne. Dobra, mogę wziąć, nie będziesz tam tata. Jak chodzisz? Nie wolę, ale głupio tak zrobić tam. Dobra, co do śmieci? Idzie blok ekipa. Milena, idealny odkrywacz dla ciebie. Idealny do piwa. No ten. Autostopem do Chorwacji to trochę. Zobaczcie, a z nami są ludzie, którzy autostopem przyszli tutaj do Chorwacji z Polski. Więc szacunek generalnie. Rybki. O, ale dużej. Jachty. Znaczy jak dużej. Wróciliśmy do apartamentu. Idziemy teraz coś zjeść. Ja się przybrałam, związałam włosy, umalowałam się i będziemy sobie szli. Dzisiaj idziemy na dyskotekę i tym razem bierzemy do wody, żeby tam w końcu wejść i po prostu potańczyć, napić się czegoś i po prostu poimprezować. Jestem, kąpałam się, a jeszcze czuję gdzieniegdzie sól na sobie, słona woda mega. Nie wziąłam wsłówek, chciałam zrobić kokki, takie rogi, nie wziąłam wsłówek i tu palala. Łukasz się obija. Łukasz się obija, a ja się wyszykowałam.
i opaliłam sobie już plecy, gdzie trochę źle, no ale to jest nieuniknione. No, nadal mam katar, niestety przez klimatyzację, a nasza klimatyzacja jest tu płatna 5 euro za dobę, więc sorry, nie mamy taką klimatyzację. O, ta daje radę i ta jest dużo zdrowsza, więc fajnie i Łukasz wstawaj. Ja budzę Łukasza i idziemy. Piękny widoczek, tylko szkoda, że jest tak wiecznie.